Przedstawienie jasełkowe. Roboczy tytuł. Tuż obok. Scena pierwsza. Co się dzieje? Wszyscy gdzieś biegną i czegoś szukają. Skąd takie zamieszanie? To ty nie wiesz? W mieście Betlejem narodził się nam, a zresztą nie mam czasu, muszę lecieć na pole pasterzy, żeby im o tym właśnie powiedzieć. Ale kto? Gdzie? Jak to urodził się? No przecież słyszałeś chyba, dobry człowieku, w Betlejem to właśnie dzisiaj jest ten dzień, ten oczekiwany dzień. Halo, pasterze, dokąd biegniecie? Co się dzieje? Nie zatrzymuj nas, biegniemy na pole. No, koledzy mówili, że coś tam błyszczy i świeci na niebie. Muszę to zobaczyć. Ale co się świeci? Gdzie? Tu? W Betlejem? No tak, przecież kolega mówił. No dziecko. Tak mówił anioł. Co? Dziecko się świeci? Nie dziecko. No coś na niebie się świeci. Jakaś gwiazda czy coś. Nie. Gwiazda nie świeci, tylko dziecko. Czy ty się dobrze czujesz? Gdzie ci świeci dziecko? Co ty gadasz? No ale anioł mówił, że świeci i że dziecko. Ale on to rozdzielił, jak mówił o dziecku i o gwieździe. O dziecię nam się narodziło i rozbłysło. O widzisz, dziecko rozbłysło. Rozbłysło światło na niebie. Dziecko się rodzi, gwiazda świeci. Dziecko nie świeci. Nikt nie urodził gwiazdy. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Z kosmosu? Z jakiejś gwiazdy? Gwiazdy są w kosmosie. Nie wiem, czy wiesz. Był wielki wybuch i... Panowie, nie wiem, o czym rozmawiacie. Czy to jest jakieś towarzystwo astronomiczne? Nie, ale mojemu koledze pewne rzeczy się już kręcą. Gwiazdy się kręcą. No a dziecko błyszczy i świeci. Przecież nie jestem głuchy. Słyszałem i widziałem aniołów. Świecili, jakby normalnie mieli świetliki. Co mieli? No świetliki, takie robaczki, robaki świecące. Chcesz powiedzieć, że aniołowie mają robaki? Właśnie, że tak. Jestem prosty człowiek. Dziecko świeciło i rozbłysło i się odczep. Tak to zrozumiałem. Ręce i skrzydła opadają, jak się ciebie słucha. Panowie, ale ja, no bo właśnie chciałem powiedzieć, słucha mnie ktoś w ogóle? Chciałem powiedzieć, że moja żona, nie robaczki, nie jakieś kosmiczne, ale moja żona tam w stajence. Nikt mnie nie słucha. Ach, nie ściemniaj już. Biegniemy. Wszyscy poszli. Scena druga. Chwila prawdy. Tak jak mówiłeś. Dookoła wszyscy za czymś biegną i kogoś szukają. Niektórzy nawet twierdzą, że kogoś znaleźli. Jakubie, tak się cieszę, że urodziło się nasze dziecko. Ten spis ludności nieźle nam namieszał. No tak, nie było w ogóle dla nikogo miejsca, już absolutnie nie dla kobiety spodziewającej się dziecka. Jechaliśmy kawał drogi i patrz, akurat w tym czasie musiałam rodzić. Na szczęście moja rodzina mieszka 20 km stąd, to zaraz się tam udamy. Tak, Magdaleno. Widziałem też jeszcze inną parę, małżeństwo spodziewającą się dziecka. Jechali chyba aż z Nazaretu. To kawał drogi. Tak, chociaż sami potrzebujemy pomocy, chciałem im pomóc. No tak, Jakubie, z dobroci serca wskazałeś im tamtą stajenkę niedaleko naszej. No tak, tylko dlaczego wieczorem i w nocy było tam tak głośno? Pełno ludzi i zobacz, o, ta gwiazda na niebie. Nie wiem dlaczego, ale wiem,
że nasz maluszek, Samuel, woła jeść i muszę się po prostu nim zająć. O, popatrz na tych panów jadących na wielbłądach. Scena trzecia. Witaj. Zobacz, tutaj obok w jaskini są jacyś ludzie, którzy mają jakieś małe dziecko. Tak jakby oni też. Patrzę i zastanawiam się, o co tu w tym wszystkim chodzi. Kim jesteście, dobrzy ludzie, i co to za dziecko? Na imię mi Jakub, to moja żona Magdalena. Właśnie dzisiejszej nocy urodził się nam syn, Samuel. Nie mieliśmy gdzie się podziać. Jakiś gospodarz pokazał nam to miejsce i jeszcze jakiemuś jednemu małżeństwu. Stajnia bo stajnia, ale ciepło, sucho i bezpiecznie. Ważne, że dziecko urodziło się bez problemów. Tak, to bardzo ważne. Cieszymy się, że udało się wam. Zobacz, czy nie mamy jeszcze jakiegoś prezentu, no czegoś, żeby dać tej rodzince. To takie niespotykane. Ale niespodzianka. I tu, zobacz, i tam, dziecko. Aż normalnie jestem w szoku. Niespotykane. Jak to jest, że jesteśmy tak blisko kogoś, kto właśnie dziś w nocy się narodził? Kto się jeszcze narodził? A no pewnie jakieś inne kochane przez rodziców dziecko. Widzieliśmy wczoraj w Betlejem też jedną taką, jeszcze jedną rodzinkę, chyba Marię i Józefa, którzy poszukiwali noclegu, ale z miejscami było bardzo krucho. Tak. Właśnie od nich wracamy. Dziecko? Maria? Józef? Wyobraźcie sobie, dobrzy ludzie, żeby aby dotrzeć do tamtego dziecka, wyruszyliśmy kilka tygodni temu z naszych krajów. I to wszystko, żeby zobaczyć i pokłonić się dziecku. No, a dlaczego kłaniać się dziecku? Dlaczego dziecku? Jak ty to... Wy nic nie wiecie? No wczoraj tu było gwarno. To nie jest takie zwyczajne dziecko. No pewnie, no każde dziecko jest inne. No to co, przecież każde dziecko jest cudowne, kochane. Powiedzcie nam, o co tutaj chodzi? Wiesz co, nie mamy za bardzo czasu, ponieważ widzimy, że zbliżają się żołnierze Heroda. Serdecznie wam radzę. Uciekajcie! Chowajcie się! Dlaczego uciekać? Czego chce Herod? Oby Herod nie wiedział, że urodziło się tutaj dziecko i to nie tylko jedno, ale drugie dziecko. Kto wie, czy w okolicy nie urodziło się również parę innych dzieci. Uważajcie! My musimy lecieć. Trzymajcie się! Że też nic nie wziąłem dla tego dziecka, dla tego maluszka, no, chociaż jakiegoś malutkiego daru, prezentu. Baltazar, nie masz czegoś tam w kieszeni? No mam. Popatrz. No mam, popatrz. Została mi ta jedna złota moneta z tych wszystkich, które dawaliśmy obiecanemu dziecku, synowi najwyższego. Jeszcze raz trzymajcie się, uważajcie na siebie! Idźcie okrężną drogą! Pokaż tę monetę. Żeby to się dało jeszcze zamienić na pieluszki albo na jedzenie. A będziemy tu jeszcze parę dni, ale potem wracamy do domu. Tak, wracamy. Zobacz tam, ktoś nadchodzi i to właśnie z tamtej jaskini. Tam, w oddali. Witajcie. Tak, pamiętam. Wczoraj widzieliśmy was. Tak jak my, szukaliście noclegu. Udało się wam coś znaleźć? Tak, no właśnie tutaj, w tej jaskini z żoną znaleźliśmy miejsce. Urodził się nam zdrowy chłopiec, Samuel. Jak wam w ogóle na imię? Kim jesteście? Popatrz,
Nasz synek przestał płakać. Tak nagle, gdy ty coś powiedziałaś, to wy kim jesteście? Widać, że poprzedniej nocy, takiej szczególnej, że niewiele z niej rozumiem, nie tylko nam urodził się synek. Na imię mi Miriam. A to jest mój mąż, Józef. I nasz mały synek. Tak, tak. No już mówiłem, że nam też urodził się syn. Maria chciała powiedzieć, że z tego, co mówił biały i ten świetlisty, co przyleciał z nieba, to nasz syn urodził się nie tylko nam, ale i dla was, i dla wszystkich ludzi. Nie za bardzo rozumiem, przecież to jest wasz syn. To jest syn Najwyższego. Słucham? Też tego nie rozumiem, ale przyjmuję wiarą. Byliście tak blisko, jestem przekonana, że to nie przypadek. Niech mój syn błogosławi wam z całego serca. Dziecko ma nam błogosławić, takie malutkie? A jednak wielkie. Tak mówili królowie. Zaufajcie nam. Myśmy zaufali. Ja 9 miesięcy temu zaufałam, choć tak niewiele zrozumiałam i wtedy wszystko się zaczęło. Te tłumy w nocy nie dały nam spać. Przechodnie mówili coś o kimś bliskim, schodzącym, oczekiwanym, wytęsknionym. Musimy już iść, bo żołnierze, z tego co wiem, to mogą też szukać waszego dziecka. Jak on ma na imię? Jak on ma na imię? Pasterze wołali, na coś wskazywali. Widziałem, nie widziałem, byłem pod stajenką. Słyszałem, nie słyszałem, biegłem całkiem prędko. Mijałem jaskinie, mijałem zdziwiony. Czasem prawdy nie widać tutaj z mojej strony. Mijamy, przechodzimy i się nie dziwimy. Jakieś dziwne święta co rok obchodzimy. Niby, że narodził się nam Pan z wysoka i że tu przychodzi, gdy noc jest głęboka. Całkiem blisko płacz dziecka wokół się rozchodzi. Nie zaglądam do jaskiń, bo mi to zaszkodzi. Tak blisko mnie i czasem tak daleko. Nie widzę, jakbym już była całkiem kaleką. Spośród sterty promocji i choinek z plastiku dziś chcę się odkryć, że tych jaskiń jest dużo, bez liku. Byłem blisko świąt, ale czy je odkryć chciałem? Szedłem obok, lecz czy do właściwej jaskini zajrzałem. Po prostu wszystko wyjdzie, oklaski, no po prostu nieprawdopodobne. I teraz piosenka. Jak on ma na imię? Ale będziemy się uczyć potem. Proszę, nauczcie się interpretować, czyli wczuwać w rolę. Ja nie spotykam się teraz z uczniami 4 klas i 6, tylko z postaciami z tego przedstawienia.